Zwracają się do młodzieżowej części mojej widowni. Słuchajcie, no głupie uwagi w szkole to jest coś, to zostanie w przeszłości. Chociaż czy można zwrócić uwagę na elekcji? Uwaga na elekcji, to jest możliwe. Ale popatrzmy dzisiaj na czasy, w których kiedyś żyliście i wspólnie poczytajmy głupie uwagi w szkole. Cześć, z tej strony Boruciak, oglądacie właśnie Głupich Ludzi w internecie, serii, w której oglądamy przeróżne głupie rzeczy. Dzisiaj edycja trochę taka zmieniona, bo wcześniej to było Głupi Ludzi ze szkoły, dzisiaj po prostu zabraliśmy uwagi. Ho! Czcie! Stasiurka Łukasz, po nazwisku to po prostu, tak? Kultura osobista. Mamy tytuł tej informacji, treść. Po wymianie zdań dotyczących zadania z powtórzenia wiadomości zwróci się do jednej z koleżanek: zamknij mordę, bo wieje. Przejawia w zachowaniu lekceważające podejście do rówieśniczki z klasy. Minus 20 punktów dla Gryffindoru. God damn it. Ej, serio aż 20 punktów? To nie było nawet aż takie mocne. Mógłbym powiedzieć, wali ci z pyska jak z dupy tygryska. Podobna kategoria, okej, okay, na tym samym poziomie mniej więcej. I za to bym mu dał 15 punktów na plus. Nie? Nieładne zachowanie. I głupie, strasznie głupie. Minus 10 punktów. Ktoś, wiem kto i ta osoba też wie. Z klasy psikał dezodorantem na lekcji i nie chciał się przyznać. W związku z tym cała klasa dostała punkty minusowe. Jeśli osoba, która się tak niekulturalnie zachowała, przyjedzie do mnie, zdobędzie się nadwagę cywilną i przeprosi za swoje zachowanie, to usunę punkty minusowe całej klasie. Co za idiotyczne, niepedagogiczne podejście do tej sprawy. Jakby z reguły świat tak nie działa. Nie wiem czemu czasami dorośli ludzie, nauczyciele wpadają na takie genialne pomysły. Ponieważ Marek zrobił źle, ale zrobię tak, że wszystko będą nienawidzić i on wtedy zrozumie, że zrobił źle. Tak sądzi. Nauczycielko, wstawaj, zesrałaś się. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie. Mamy kolejny nagłówek, jest w ogóle to nowe. Jednak zaprzeczyłem swoim wywodzie na samym początku. Cześć. Kasper wkłada długopis do gniazdka elektrycznego. I chciałbym tylko wam poinformować, że jeżeli chcecie to robić, to nie długopisem, tylko w czasie lekcji Kuba kilkukrotnie pytał, czy chce pani kupić używaną trumnę, bo jak twierdzi, mają w piwnicy. Poma! Czy pan mi sugeruje, że mój syn kłamie? Artur przyniósł do szkoły zapalniczkę i podpalił płyn do dezynfekcji. Żeby lepiej dezynfekował, nie widzę problemu z Arturem. 7.10.2020. Kochani, to są nowoczesne, to są teraźniejszościowe uwagi. Zachowanie norm etycznych. Olivia otrzymała naganę. Podczas sprawdzania spisywała gotowe odpowiedzi z kartki. Wnioskuje, że ma dostęp do sprawdzianów i klucza rozwiązań. Jezu, tak się spinasz, jakie zachowanie norm etycznych, jakby się tam przynajmniej zesrała. A to już jest drugie słowo, zesrałeś się w tym filmie. Trzecie już. To nie świadczy o niczym dobrym, co cię może czekać w resie tego odcinka. Może to już jest trzeci sygnał, aby go obejrzeć do końca oczywiście. Nie pomijajcie reklam. Nagana dla całej klasy. Uczniowie zachowują się na lekcji nieodpowiednio, głośno rozmawiają, chodzą po klasie, a no na dodatek robią zupki chińskie, przynosząc własny czajnik do szkoły. Przynajmniej nie szkolny. Gdy upominam klasę, jedna z dziewczyn odezwała się do mnie tekstem: niech pani się tak nie wkurza, bo złość piękności szkodzi. Po czym chłopak z drugiej ławki powiedział: pani to już nie szkodzi. Klasa zapytała, czy chce zupkę po odpowiedzeniu, iż mają usiąść i się nie odzywać do końca lekcji. Wzięli to do siebie i nie odzywali się przez kolejne minuty lekcji. Słuchaj, ja bym nie dawał nagany dla całej klasy. Ja bym już dzwonił na policję, dzwonił po jakąś pomoc. Przecież tu zaraz powstanie jakiś... Jak jest taka kupa ludzi, którzy ze sobą się za bardzo dobrze dogadają, to powstają jakieś dziwne ustroje polityczne. Potem miliony ludzi głodują. Jeżeli dalej nie zrozumieliśmy jego wodu, to zaczyna się na k, a kończy się na my. Komentarz tutaj jest. Minus 20 punktów dla Slytherina. Stworzenie niebezpieczeństwa dla siebie i innych poprzez udział w akcji smażenia gofrów w sali chemicznej. Część osób zagadywała nauczyciela, a część smażyła gofry. Klasa przyznała, że każdy brał w tym udział. Dodatkowo nie okazali szacunku dla nauczyciela. Dzieci zgodziły się z niniejszą uwagą. Uwaga wpisana po konsultacji z wicedyrektorem. To skończy się źle dla miasta, z którego oni pochodzą. I ty, nauczycielko, jednak bądź dla nich miła, bo to oni będą waszymi pracodawcami. Zachowanie minus 1 punkt. Pff. Niewłaściwe zachowanie podczas przerw. Uczeń myje ręce w pisuarze. W dniu dzisiejszym Michał szedł bardzo wolno do szkoły. Spóźnił się na lekcję 20 minut. Nie posiada maseczki. Uczy się ziębiony z katarem. Czy da się gorzej? Ale najbardziej mnie to, że ty wolno szedł do szkoły. Czy nie umiesz szybko chodzić? Podczas przerwy przebywał z kolegami w toalecie na pierwszym piętrze. Kiedy weszłam, ponieważ blokowali możliwość korzystania z toalety kolegów z młodszej klasy, wyczułam dym papierosowy. Przemek trzymał nogi w
pisuarze. Tutaj znowu jakoś tak nie wiem, na co się bardziej skupić. To bardziej odwraca moją uwagę, co mnie bardziej szokuje. Klaudia przyniosła toster na lekcję i chciała robić tosty. A co innego chciałaby robić, przynosząc toster? Właśnie się zlęknąłem do mojego depa, to ostatnio mi się nie zdarzało. A to dlatego, że jakoś tak stoi, tak się wychyla, jeszcze go postawiłem tak w tej ciemności, tam siedzi, za nim nie ma nic. Niedobrze. Zachowanie lekcji. Nie uczestniczył w całej lekcji, gdy został zapytany, nie odpowiedział, a na czacie napisał wiadomość: proszę pani, ja idę wrzucić dżem w spokoju, bo śmierdzi, zaraz wrócę. Wiekące na Teams, uczeń ma ustawione swoje zdjęcie, a na miejscu przyrodzenia zdjęcie innego kolegi z klasy. Tak, są uwagi na lekcjach online. Kolejna edycja to będą uwagi z lekcji online, więc ten screen się nie liczy tego odcinka. Uwaga negatywna, idzie o punktu minus 15. Antek kopomary się przed salą lekcyjną. Nie reagował na uwagi nauczycieli, bójka przeniosła się do klasy. Podobno Antek dalej kopie Marysię. U niej w pokoju, na lekcji. Uczeń powiedział: serio, pani dała za takie gówno? Po otrzymaniu oceny niedostatecznej za brak notatki i zadania dotyczącego nauczania zdalnego. Uj, uj, uj. Ej, ale nie obraził, tak? Szacunek ma do kobiety, tak? Dziś na lekcji wiedza o kulturze, w cudzysłowie, uczniowie włączyli telefon udający dzwonek na przerwę i opuścili zajęcia przed czasem. Otrzymali nieobecność. Sytuacja ta nie dotyczy 7 osób, które zwróciły mi uwagę na ten fakt i pozostały w klasie. 7 mądrali, marudy, nikt was nie lubi. Uczeń rzucił kulkę z folii po kanapce przez korytarz. Na informację, że inny uczeń posprzątał jego śmieci, stwierdził: nawet śmieci kradną. A o co chodzi, bo nie widzę tutaj nigdzie uwagi. Podczas lekcji zdjął buty i pastował pastą. Nie reagował na moje uwagi, nie dokończył notatki z lekcji. Buty, pantofelki mają się świecić jak psu jajca. Podczas wycieczki Damian wydrukował zamówienia w McDonald's na kwotę 6000 zł. Słuchajcie, no pyszne. Chłopak! Mam nadzieję, że to pochwała. Uczeń ciągle przeszkadza na lekcji, drze się udając pterodaktyla. Ja bardzo umiem udawać pterodaktyla. Uczennica z radością jadła i deptała chrupki, które rozsypały się koleżance z klasy przed wejściem do szkoły. Nie powiadomiła pracowników szkoły o zaistniałym zdarzeniu, zarejestrowały to kamery. No i teraz, i co? I jak się teraz czujesz z tym, co się właśnie dowiedziałaś, Marysia, Oliwia, karuzela Oliwia. Miejsce na jedynkę. Ojojoj, za to dostał uwagę. Jeszcze pani nauczycielka nie umie czytać i postawiła jedynkę obok. Ignacy na lekcji UTK wykonywał zdjęcia telefonem. Geniusz zbrodni miał włączony flash w aparacie. Ta nauczycielka wyzywa ucznia. Co to za zachowanie? Geniusz, ty myślisz, że nie, to jest ironia? Jeszcze robi głupków z rodziców? To jest bezczelne zachowanie. Kevin podczas przerwy o 11:30 chwycił kolegę z klasy 6 i przyciągnął, przyrzucił go przez barki. Chłopak w trakcie lotu kopnął dziewczynę, która mocno uderzyła głową o ścianę. Brzmi jak dużo ofiar. Oliver powiedział do nauczyciela: jest szansa, by szympansa? Słyszało się gorsze rzeczy, szczególnie w 8D. Dzisiaj na przerwie po 7 lekcji uczeń przebywał na placu przed szkołą w koszulce z krótkim rękawem. Zignorował moje polecenie, aby wszedł do budynku, bo jest zimno. Wzruszył ramionami, a zaśmiał się i w dalszym ciągu rozmawiał z kolegami. Pany przestępca. Śmierdzący dzieciak. Jak można zachować się tak nagannie? Uczeń na lekcji wstał z ławki i robi przewrót w przód. Jest zdziwiony na uwagę nauczyciela. Ja jestem zdziwiony na uwagę nauczyciela. Zostawcie Pawła. W czasie lekcji jedli chlebek jak głodne dzieci z Etiopii, mając za 5 minut przerwę. Minus 5 punktów. Za każdą minutą, którą zmarnowaliście. I uwaga, na sam koniec. Kultura osobista, a treść jest całkiem długa, ale treściwa, tak. Wniosek o nagane wychowawcy klasy. Uczeń podczas długiej przerwy na parterze w skrzydle B zwraca się do nauczyciela, cytuję: gdzie ten p***ny, niech otwiera te drzwi, bo mu zaraz wyjdzie. Nie widział, że stoi obok niego i słyszę komentarz skierowany pod moim adresem. Pełniłem dyżury na tej przerwie. Zachowanie ucznia skandaliczne, pozbawione podstawowych zasad kultury. Za nagminne łamanie statuetu kieruję wniosek o pisaną nagane wychowawcy klasy. Uczeń nie posiada identyfikatora. O nie. Ja jeszcze rozumiem wyzywania tak nauczyciela. Ale żeby śmieć nie miał identyfikatora. Poinformowałem ucznia, że sprawę przekażę wychowawcy. Nie ma miejsca i zgody na takie zachowania na terenie placówki. Nadmienię tylko, że szacunek dla innych osób jest jedną z zasad życia w społeczeństwie. Co? Ale przynajmniej koledzy się śmiali przez 20 sekund. Było warto, co? Dobra, kochani, dziękuję pięknie za tą edycję Głupi Ludzi w Internecie. Jeżeli chcecie uwagi z lekcji online, to tutaj jeszcze jakiś jest pomysł. Tutaj wam na razie podziękuję. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Pa, pa.